na swoim. Zobaczymy. Witamy Państwa z Selhurst Park. W Londynie dziś piękna pogoda, więc tym serdeczniej zapraszamy na dzisiejsze spotkanie, które rozpocznie się już niebawem. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Nieudany atak. Z fair play też niewiele to miało wspólnego. Jaka będzie decyzja sędzi? McGregor. Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Pewna interwencja, łatwy strzał. A na murawie dziś biega nowy bohater kibiców, który w zeszłym meczu pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych bramek. Mają pełne prawo, by to świętować. Jak to mówią, umarł król, niech żyje król. Zobaczymy teraz, jak długo przetrwa nowy rekord, do jakiego poziomu zostanie wyśrubowany. Kibice z pewnością się nie obrażą, jeśli będzie on bardzo wysoki. Mają okazję na prowadzenie. Dobrze teraz przeszkodził. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Było tu trochę ryzyka, ale skończyło się bez straty bramki. McGregor. Centruje w pole karne, ma do kogo. Dobre teraz wybicie, chwila oddechu dla obrony. Wypieszczone podanie. Chyba trafi! Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Mecz mógł nam się zacząć od bardzo szybkiej bramki, gdyby nie ten popis między słupka. To chyba tchnęło w drużynę nowe siły. Popatrzmy. Gwizdek i jest decyzja. Mamy spalonego. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. Rzut z autu. Dośrodkowanie zupełnie do nikogo. No to chyba nie tak miało wyglądać. Dobrze wyszedł w powietrze, doszedł do piłki, ale strzał głową był po prostu zły. Germain. Zola. McGregor. Saints. Utrata piłki. Robert. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Zola. No i znowu są przy piłce. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. McGregor. Rabia. Lucas. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają.
McGregor. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Hummels. Zola. McGregor. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Niecelne zagranie. Zagrywa w pole karne. I to by było tyle. Balok. I tyle było z posiadania piłki. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Ten strzał skutecznie zablokowany. Cofana przed pole. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. McGregor. Rabia. Cierpliwie budują ten atak. Kolejne celne podanie. Nieźle się to zapowiadało, ale ostatecznie ta akcja zostaje przerwana. Wybicie i po groźnej akcji. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Zola. McGregor. Ha! Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Co wyjdzie z dośrodkowania? Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Centruje teraz w szesnastkę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Ładnie zapowiada się akcja Saints. Może im dać prowadzenie. Popisowo teraz bramkarz. Stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Głęboko w pole karne zagrywa. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie.
Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Bramkarz bez najmniejszych problemów. McGregor. Zola. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Pappa. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. Szansa! Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Balok. Świetnie teraz. Utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Dobre ustawienie. Udało się zablokować to dośrodkowanie. Rzuca piłkę w pole karne. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. I tracą teraz piłkę. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Nie warto tu ryzykować. Zatrzymał to! Co za przytomność! No w końcu, spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Uwaga, może być groźnie. Bardzo dobrze teraz to broni. I akcja teraz w drugą stronę. I podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. McGregor. Wysoki pressing i odbiór piłki. Może być groźnie. I po tym wejściu sędzia przyznała rzut wolny. Na szczęście pewnie to wybija. No to jeśli teraz na dodatek dorzucą bramkę z rzutu rożnego, to myślę, że będzie po meczu. Brawa teraz za tę interwencję. Lukas. Ależ teraz podanie w uliczkę. Przyjął to podanie. Ależ będzie szansa. Ależ teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest oddanie piłki. I rzut wolny. Ale przynajmniej nie ma kartki. Przejmują teraz piłkę. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. No, 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 ale trik. Trudno się teraz dziwić fanom, że dają wyraz swojemu niezadowoleniu. Nie takiego wyniku tu się spodziewali, a przede wszystkim nie takiej gry. Trudno im nawet sklecić akcję z kilku podań. Sprytnie trzyma piłkę w narożniku. Dobrze się zas... I to tyle! Spotkanie dobiega końca.